z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plony jemu należne. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie. Czcigodny księże kanoniku, proboszczu, drodzy bracia w kapłaństwie, według tytułu wigodności, umiłowani siostry i bracia w Chrystusie Jezusie, miłosiernym Panu. Ogromnie cieszę się, że możemy wspólnie dzisiaj sprawować tę najświętszą ofiarę, celebrować Eucharystię, setną rocznicę archidiecezji, a jednocześnie 200. rocznicę tej parafii. To piękny jubileusz. Może dobrze, że właśnie czytania na tę dzisiejszą okoliczność mówią nam o winnicy. To temat, który Bóg jakoś wprowadza i w Starym, i w Nowym Testamencie. Wiemy, że prorocy ze Starego Testamentu często powracali do tego tematu, do winnicy, jako coś najważniejszego, jako coś, co dawało możliwość utrzymania całej rodziny. I tak winnica, czy owczarnia, czy też gaj oliwny, to było coś, co najważniejsze. Ale też wiemy skądinąd, że jeśli prorocy mówili w Starym Testamencie o winnicy, to mieli na myśli naród wybrany. Tę wspólnotę, którą Bóg wybrał od Abrahama, i starał się ją prowadzić swoimi drogami i otaczać nieustannie swoimi prawami, aby ona była winnicą pańską. Ale wiemy, że ta winnica, zamiast przynosić dobre owoce, to przynosiła cierpkie jagody. W dzisiejszej Ewangelii znów powraca temat winnicy. Tym razem Jezus o winnicy kilkakrotnie mówił w swoich przepowiadaniach. Winnica, o której mówi Jezus Chrystus, to my możemy powiedzieć, to nowy lud, to lud nowego przymierza, który zgromadził Jezus Chrystus, albo który rozpoczął Jezus Chrystus wraz ze swoimi uczniami. I tą winnicą jest właśnie wspólnota chrześcijan, wspólnota wierzących, a więc wspólnota Kościoła. My również jesteśmy
tą właśnie winnicą i możemy powiedzieć w sensie nieco szerszym, jako wspólnota parafialna, ale też w sensie takim nieco zawężonym i nasze życie jest również swego rodzaju winnicą, którą mamy kultywować. I pięknie dzisiaj Ewangelista opisuje Mateusz, że ten właśnie gospodarz, który najpierw wybudował mur naokoło winnicy, potem wykopał cysternę na wodę, wieżę, aby zwierzy pilnować, czy czasem ktoś nie podkrada się, aby z tej winnicy wykradać owoce. Potem, kiedy już ta winnica była zasadzona, to przekazuje ją w dzierżawę rolnikom, pracownikom. Tak właśnie czyni Bóg. Tak właśnie czyni Jezus Chrystus. Ze swoją winnicą, ze swoją wspólnotą. Naszą wspólnotę ludzi wierzących, ludzi Kościoła, Jezus Chrystus też otoczył swego rodzaju murem prawa Bożego i Ewangelii. Dał nam źródło wody życia, tą cysternę wody w sakramentach, pośród których najważniejsza to Eucharystia. Dał nam też wieżę w postaci misji pasterzy, którzy prowadzą tę wspólnotę, którzy prowadzą tę winnicę, troszczą się o nią i pilnują, aby ona rzeczywiście wzrastała, aby wydawała piękne owoce. I dzisiaj myślę, że w tym jubileuszu, w tym dniu jubileuszowym powinniśmy sobie postawić pytanie, pierwsze pytanie, jak wygląda moja winnica? Jak wygląda nasza winnica tutaj, ta parafialna, może nawet diecezjalna, ale jak też wygląda moja osobista winnica? Jakim jestem pracownikiem w tej winnicy? Co robię rzeczywiście, żeby ta winnica była piękną winnicą? By ona przynosiła smaczne owoce, a nie tylko cierpkie jagody. I myślę, że aby winnica była właśnie taką piękną winnicą, musi się opierać na trzech elementach. Na trzech, możemy powiedzieć, filarach. Pierwszy filar to Eucharystia. Nie ma życia chrześcijańskiego bez Eucharystii. Nie ma wspólnoty chrześcijańskiej bez Eucharystii. Wiemy doskonale, że od samych początków chrześcijaństwa chrześcijanie rozumieli, jak bardzo ważna jest Eucharystia. Jak bardzo ważne jest spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, bo przecież Eucharystia to nieustanne ponawianie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A więc to jest ten akt ofiarowania Jezusa Chrystusa za każdego z nas, abyśmy mogli mieć życie, jak mówi święty Paweł, i abyśmy mogli je mieć w obfitości. Jak wygląda nasze uczestnictwo we mszy świętej, w Eucharystii? Może żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, przytoczę pewną mozaikę, opiszę, która jest w jednym z kościołów w Mediolanie we Włoszech. Autor tej mozaiki ułożył z małych kamyczków wieczernik. Na środku tego wieczernika stoi stół, wokół którego jest Jezus i Jego uczniowie. Jezus łamie chleb, a więc swoje ciało i daje je swoim uczniom. A uczniowie rozdają je innym, wiernym. I autor uchwyca w takim momencie ludzi, którzy wchodzą i wychodzą z wieczernika, podkreślając w ten sposób, jak ważny jest to moment, abyśmy nieustannie wchodzili do wieczernika, abyśmy nieustannie przyjmowali ciało Jezusa Chrystusa, które nam przekazuje, abyśmy się tym ciałem Jezusa karmili, abyśmy to ciało Jezusa Chrystusa przyjmowali z godnością, z wiarą, z przekonaniem, że to jest to samo ciało Jezusa Chrystusa, które było na krzyżu, to samo ciało Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. To nie przypadek, kiedy mówimy, że Eucharystia jest szczytem naszego życia chrześcijańskiego.
Bo tam dokonuje się to najgłębsze zjednoczenie z Jezusem. Tam doświadczamy właśnie tej obecności Jezusa, który do nas przychodzi, aby nas ubogacać swoim życiem, aby nas przemieniać i aby nas posyłać. Bo tak jak kiedyś mówił papież Benedykt, jeśli my przeżyjemy to piękne spotkanie z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, to nasze serce jest zalane miłością, radością. I my chcemy, my czujemy potrzebę, aby tym się dzielić z innymi. I to jest Eucharystia, która jest najważniejszym momentem naszego życia. Ale drugi filar to właśnie Słowo Boże. To Słowo, które słyszymy, czytując się w pierwsze, drugie, czy też trzecie czytanie w niedzielę, czy wsłuchując się w homilię. Ale to Słowo Boże powinno nam towarzyszyć każdego dnia. Nie wystarczy, że tylko w niedzielę pójdziemy do kościoła, będziemy uczestniczyć we mszy świętej. To Słowo powinniśmy, tym Słowem powinniśmy się karmić każdego dnia. Każdego dnia otworzyć i chociaż dwa, trzy zdania przeczytać z tego Słowa Bożego, bo ono nas umacnia, ono nas przemienia. Ono buduje jedność między nami. Ono sprawia, że nasze serce otwiera się coraz bardziej na Boga, na Jego łaskę. A On nas też prowadzi do spotkania na modlitwie z Jezusem. Kiedy czytamy Słowo Boże, to jest to samo Słowo, które Jezus objawił. Słowo żywe Boga. Jakże często czytamy na przykład to samo, ten sam urywek z Ewangelii, nic nam nie mówi, a któregoś dnia raptem otrzymujemy jakieś światło i rozumiemy, co chce Bóg powiedzieć. To właśnie na tym polega, jest to Słowo natchnione i żywe. I Bóg, kiedy widzi, że nasze serce jest otwarte, że nasze serce jest gotowe zrozumieć i przyjąć to Słowo, wtedy daje nam światło, abyśmy je zrozumieli. To Słowo Boże, które Bóg nieustannie kieruje do nas wszystkich, ale też musimy się nauczyć wsłuchiwać w to Słowo. Musimy się nauczyć rozumieć głos Boga. Musimy się nauczyć właśnie wyczuwać ten nikły głos Boga, który do nas mówi poprzez takie, a nie inne Słowo. I trzeci filar to właśnie miłosierdzie. To miłosierdzie, które nas tu wszystkich łączy. Nasze archidiecezje, choćby przez siostrę Faustynę, która tutaj jest w bocznym ołtarzu, a która tutaj przyjęła sakrament bierzmowania. Przez Jezusa Miłosiernego, który jest w głównym ołtarzu. Ale myślę też przez błogosławionego Michała Sopoćkę. Siostra Faustyna prawdopodobnie nigdy nie była w Białymstoku. Nie było takiej możliwości. A może ksiądz Michał nie był tutaj akurat. Ale myślę, że to, co nas łączy, to właśnie miłosierdzie. Jeśli mówiłem o Eucharystii, to, jak mówi błogosławiony Michał, tam doświadczamy w sposób namacalny właśnie miłosierdzia Bożego. Bóg, który staje się jednym z nas, Bóg, który przyjmuje ludzkie ciało, Bóg, który łamie swoje ciało po to, by nas karmić, Bóg, który pragnie przychodzić do każdego z nas i chce przychodzić mimo naszej grzeszności, mimo naszej słabości, a wręcz przeciwnie, nasze grzechy Mu w ogóle nie przeszkadzają, aby do nas przyszedł pod jednym tylko warunkiem, że my Mu pozwolimy, aby nam okazał to miłosierdzie. To właśnie w naszej grzeszności, jeśli do Niego się zwracamy i prosimy o miłosierdzie, to On to miłosierdzie jest w stanie nam okazać. I to jest to przedziwne orędzie miłosierdzia, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii na koniec, kiedy ci niewierni słudzy, którzy zabili przedstawicieli gospodarza, a nawet jego syna, Bóg mówi, Jezus mówi, kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgła. A więc to przebaczenie Boże, którego doświadczamy i miłosierdzie Boże, którego doświadczamy, ono nas przemienia i ono nas buduje. Ono nam pozwala doświadczyć właśnie tej bliskości Boga.
Ile razy Jezus mówił do siostry Faustyny, mów do wszystkich, aby korzystali z miłosierdzia, bo moje serce pęka z miłości do grzeszników. Mów do wszystkich, aby przystępowali do mojego miłosierdzia, aby korzystali z tego miłosierdzia. Ksiądz Michał, który na początku swojej posługi kapłańskiej, kiedy spotkał się z siostrą Faustyną, może miał wątpliwości, może jeszcze sam do końca nie rozumiał, ale kiedy wreszcie przekonał się, że to, co mówił Jezus Chrystus do siostry Faustyny o miłosierdziu Bożym, kiedy zrozumiał skarb Ewangelii, skarb Pisma Świętego, jak wielki jest to dar Boży dla każdego z nas, całe swoje życie oddał właśnie temu orędziu. Robił wszystko, aby to orędzie docierało do krańców świata. Aby to orędzie docierało do każdego człowieka. I wiemy, jak wiele trudności, bo i Stolica Apostolska w pewnym momencie zakazała. I kult nie mógł być realizowany. Ale ksiądz Michał się nie zrażał tym. On starał się nieustannie wyjaśniać, nieustannie mówić i dzięki Bogu opatrzność sprawiła, że przyszedł nasz wielki rodak Jan Paweł II, który rozumiał, który właśnie wychowany w tym kulcie miłosierdzia w Polsce zrozumiał, czym jest miłosierdzie. I dlatego po kanonizacji siostry Faustyny wprowadził też święto miłosierdzia Bożego. I dzisiaj możemy się cieszyć tym miłosierdziem. Dzisiaj możemy być wdzięczni Bogu za to miłosierdzie. I dziękujemy w tym jubileuszu Jezusowi Chrystusowi, że nam daje właśnie te trzy filary, na których możemy budować nasze codzienne życie, naszą winnicę. Dziękować możemy Jezusowi Chrystusowi, że tutaj w tym obrazie miłosiernego nieustannie przemawia do nas i zachęca nas, abyśmy z tego miłosierdzia obficie korzystali, abyśmy to miłosierdzie nieśli też innym, byśmy się stali orędownikami miłosierdzia, misjonarzami miłosierdzia, bo w ten sposób sprawimy, że nasza winnica nie będzie nigdy przynosić cierpkich jagód, ale stanie się piękną winnicą, z której każdy może korzystać i przyjmować piękne owoce naszego chrześcijańskiego życia. Amen.